postanowiłam przygotować dla Was coś bardzo, 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 bardzo osobistego, czyli 10 rzeczy, których na pewno o mnie nie wiecie. Jeden. Nie lubię warzyw. Nigdy w życiu nie lubiłam. Kazałam mamie odcedzać zupę, tak żeby nic w niej nie pływało. Bo jak coś pływało, to nie jadłam. Nigdy, nigdy, nie znoszę tego. Może z wiekiem mi się trochę zmienia i od czasu do czasu wciągnę jakąś sałatkę, ale raczej bardzo jest ograniczona ilość warzyw, które toleruję. Lubię tak, pomidora, ogóreczek, papryczka, no i taka zwykła sałata ujdzie, jak jest ze śmietaną oczywiście. Reszta? No. Dwa. Jak byłam mała, marzyłam o tym, żeby zostać kosmetyczką. Mój tata powiedział, że po jego trupie będę wyciskała obcym ludziom sypy z twarzy. Tata żyje, ja wyszłam na prostą. Trzy. Mam całkiem niezłą wyobraźnię i zdarzało mi się w szkole czytać wypracowania z pustej kartki. Otwierałam zeszyt i pytana, recytowałam. Coś, co nigdy nie zostało wcześniej napisane. No i zawsze dostawałam na koniec piątki. Ale raz miałam taką sytuację, że myślałam po prostu, że umrę, bo pani powiedziała do mnie: Izabela, a pokaż swój zeszyt. A ja, dlaczego? Bo tobie zdarza się napisać wypracowanie ołówkiem. Chcę sprawdzić, czy masz długopisem. A ja, naprawdę nie mam ołówkiem. Na szczęście nie sprawdziła. Przeżyłam. Cztery. Do mojego pierwszego chłopaka w życiu napisałam list miłosny. Było to w zerówce. I niestety list znalazła jego mama. Była niezła aferka. Rodzice tego Wojtka zadzwonili do moich rodziców. No i tam pani powiedziała, że pisanie przez 6-letnie dziecko, że chce dać jej synkowi 100 buziaków, jest niecenzuralne. Tak było. Jak moi rodzice reagowali? Nie wiem. Czyli chyba nie strasznie. Upiekło mi się. 5. Ukradłam kiedyś coś z supermarketu. Był to pędzelek do robienia paznokci. To jest hit, bo to był w ogóle zestaw bardzo wielu pędzli. A naprawdę ciężko mi było wtedy w życiu i nie stać mi było na cały ten zestaw. I tak sobie pomyślałam, że jak wyciągnę tylko jeden ten pędzelek, to może nic się nie stanie. I wyciągnęłam, ale kupiłam też inne rzeczy w tym markecie i za wszystkie te inne zapłaciłam. Złapali mnie. Musiałam oddać ten pędzel. 6. Jak byłam nastolatką, czytałam Bravo. Kocham Backstreet Boys, Spice Girls i NSYNC. I Destiny's Child. 7. Czytam horoskopy do dziś. Wierzę w astrologię, wierzę w numerologię, wierzę w energię i różne dziwne rzeczy. Jestem zodiakalną panną i jestem dowodem na to, że panny wcale nie są takie bardzo uporządkowane, a na pewno już nie jestem im przykładem na to, że są oszczędne. Kocham te horoskopy, zawsze czytam sobie horoskop i zawsze próbuję odnaleźć jakieś rzeczy, które mogłyby się zgadzać w nim. Jeszcze nigdy mi się nie udało znaleźć żadnej sytuacji, która by mi akurat się złożyła z danym miesiącem, ale wtedy staram się patrzeć na przykład na ostatni kwartał. 8. Pierwsze zarobione przez siebie pieniądze przeznaczyłam oczywiście na buty. A pierwsze odłożone pieniądze, takie wiecie, uzbierane z, tam od rodziców czy z prezentów, kupiłam sobie świnkę. Nie, króliczkę. Miniaturkę. Zdech w dniu mojej studniówki. To była straszna historia. Wracam ze studniówki. Nie, nie, to był bal gimnazjalny. Wracam z balu, a ona leży sztywno. Słuchajcie, a to było moje pierwsze poważniejsze wyjście na imprezę i pomyślałam sobie, że po prostu taka karma, że ja nie mogę wychodzić na imprezę, że za każdym razem jak wyjdę, to ktoś umrze. Przez bardzo długo nie wychodziłam nigdzie. 9. Jak kiedykolwiek będę miała dzieci, to chciałabym, żeby to były dziewczynki. 2. A może 3? Może nie jednocześnie? No nie wiem, jeszcze tego nie konfigurowałam. Dzieci będę miała, jak przyjdzie na to czas. W horoskopie piszą, że wkrótce. Na pudelku też piszą, że wkrótce, więc haha, bądźcie czujni. 10.
Kiedy pierwszy raz spotkałam się z moim obecnym mężem, to pomyślałam sobie, że gdyby był ostatnim facetem na ziemi, to nie ma dla nas szans. No i właśnie to jest kolejny dowód na to, że życie płata mi figle i ma przekrętne poczucie humoru, co w swoim życiu odczułam nieraz. Ale o tym następnym razem.